Witam. Przez cały ten krótki filmik instruktażowy będziemy omawiać tą grafikę oraz tabelę punktów karnych. Oczywiście wszystkie te rzeczy znajdziecie w naszym regulaminie. Będzie tutaj wrzucony w opisie. Na OES może przebywać tylko sędzia oraz zawodnik, nawet jeżeli OS jest pusty. Inne osoby nie mogą korzystać z tego OS-u, czyli nie mogą sobie testować, to jest surowo zabronione. Na zawodach mamy 6 OS-ów, każdy jest opisany, ma wyraźnie zaznaczony start jakąś tabliczką czy bramką. Na każdym OS-ie jest taki słupek do wyciągarki, może być ich kilka sztuk, ma dwa oczka w zależności od punktu. Oczywiście tutaj są bramki, zgodnie z regulaminem. os -y są przeważnie zaznaczone taśmą. Może się zdarzyć tak jak w tym przypadku. Jest to jakiś mostek, czy jakiś taki element konstrukcji. Nie musi być oznaczony taśmą. Wiadomo, że tu jest po prostu trasa wyznaczona. Przechodzimy dalej. Oczywiście tutaj bramka. Tutaj mamy rozdział tras, czyli tak jak zgodnie z tą tabelką, żółto-czarne taśmy to jest dla klasy Extreme oraz Creep, a tutaj prosto jest biało-czerwone, czyli dla klasy Adventure oraz Open. Tutaj mamy niebieskie bramki, biało-niebieska taśma, czyli wjazd tyłem. Meta też jest zaznaczona, zaznaczam, że meta jest liczona też jako bramka. Tak wygląda karta startowa każdego zawodnika. Tutaj jest taka naklejka ze zdjęciem modelu. Tutaj na przykładzie modelu Łukasza, tutaj wpisujemy numer startowy, klasę, ilość szpeju. To są rzeczy, które przy odprawie. Tak wygląda OS1, OS2. Tutaj wpisujemy tabelę punktów. O, a tak wygląda karta wypisana podczas zawodów. Tutaj akurat uczestnik. Zaliczył dość, dość sporo punktów karnych. Tutaj też liczymy czas. To jest bardzo ważne na końcu zawodów. Tu oczywiście mamy stoper. Stoper tylko przerywamy czas na naprawę modelu, ewentualnie wymianę baterii. To jest jedyna możliwość. Czasy 5 minut dla wszystkich większości zawodników, dla klasy Open, czyli dla dzieci, 6 minut na OS. Tutaj model do klasy Adventure oraz Open pokonuje swoją trasę wyznaczoną taśmą biało-czerwoną. Tutaj typowy model do klasy Extreme oraz Script musi pokonać ta swoją trasę wyznaczoną taśmą żółto-czarną. Krótka jeszcze raz prezentacja całego OS-u, takiego tymczasowego, tak jak tutaj widać, zgodnie z naszą grafiką, a w tej chwili. Model zaprezentuje jak pokonać odcinek wyznaczony taśmą biało-niebieską, niebieskie bramki. Bramki liczone są tylko raz, czyli o, tak jak tutaj, pokonał, zatrzymał się i wyjeżdża. Bramka jest liczona tylko raz. Pierwszy punkt na naszej liście przewinień, czyli cofnięcie w bramce. Tutaj model to zaprezentuje. O, proszę. Kolejne. Przewinienie to jest dotknięcie bramki. Tutaj na przykładzie lusterka, ale może być jakakolwiek część, czyli to jest dotknięcie bramki. W tym momencie sędzia zaznacza tutaj. Jedyna możliwość zatrzymania stopera podczas zawodów jest naprawa, ewentualnie zmiana baterii na wyraźną prośbę uczestnika. Mamy na to dwie minuty. Wyciągnięcie taśmy zaplątanej w koła nie zatrzymuje stopera, tak samo jak użycie wyciągarki. Kolejny punkt, czyli skoszenie bramki. Tak to wygląda. Kolejny punkt, czyli użycie trap, wyciągarki, ewentualnie kinetyka. Kinetyk musi być zgłoszony przed zawodami. Trapy mogą być dwa, muszą być na modelu, nie mogą być wyciągnięte z kieszeni i tak samo. Muszą też na taki model wrócić po użyciu. Ewentualnie mogą zostać na trasie, ale nie mogą być wtedy użyte ponownie. Tutaj, za pomocą pręta sędziowskiego, użyjemy wyciągarki. Sędzia trzyma ten pręt, tak jak tutaj ON. Kiwa do nas. Także pokazujemy sędziemu, w którym miejscu ma wbić taki pręt. Zaczepiamy. Właśnie tak jak tutaj są dwa mocowania. W, w klasie open, zamiast użycia wyciągarki, dziecko może dotknąć modelu ręką. Wtedy wpisujemy w tabelę wyników punktów karnych użycie po prostu wyciągarki. To jest jedyna ewentualność. U nas na zawodach nie używamy ręki Boga. Jeżeli na przykład model się przewróci i nie będzie mógł się samemu podnieść, wyciągarka nie pomoże, wtedy model nie jedzie, już nie kontynuuje OS-u dalej. Nie. Kolejny punkt, opuszczenie trasy. Tutaj na przykładzie tego odcinka bez taśmy, czyli jakiegoś mostu, ewentualnie jakiegoś stałego podpunktu, tutaj troszeczkę ręką pomagamy, czyli w momencie... Jeżeli opuści dwoma kołami, to zaliczamy wtedy opuszczenie trasy. Albo tak jak tutaj będzie to wyraźnie widać, o w tym momencie. O, drugie koło opuściło, czyli mamy opuszczenie trasy. Kolejny punkt rolka, przewrócenie modelu. Tak jak tu widać, o zaliczył rolkę, przewrócenie i opuszczenie trasy. Tu w tej chwili zobacz, pokażemy to ręką. O, jeżeli model na przykład zaliczy rolkę do tyłu, ale zostanie w trasie, wtedy liczona jest tylko rolka przewrócenia. Oczywiście przypominam, model może się podnieść tylko samodzielnie, bez użycia tutaj ręki, także tylko wyciągarka. Ostatni punkt, opuszczenie bramki. Tutaj na przykładzie będzie opuszczenie bramki i opuszczenie trasy. Ewentualnie, jeżeli zawodnikowi skończy się czas, to wtedy liczymy bramki. Tutaj na przykładzie będzie jedna bramka i meta, czyli druga bramka. Mam nadzieję, że filmik. Yy, Pomógł wam troszeczkę. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Do zobaczyska. Hej!